Witam Was serdecznie w najnowszym odcinku. Gotowi? No to zaczynamy. Mamy pajączka Caribena Laeta. Haha, widzieliście to? Wow, ale wyskoczyła poezja. Wiadomo, dorosłe laety nie są już takie piękne jak w wersji. Ale ta faza jeszcze, kiedy ona ma taki czerwonawy odwłok i jeszcze jest cała niebieskawa, to jest naprawdę cudo. Sami widzicie zresztą, prawda? Nie wiem, czy jest tutaj sens w ogóle cokolwiek przybliżać. On sobie tutaj wraca do gniazda. Poszły konie po betonie. No, powiem wam, że to atak to był normalnie prima sort. To mi się podobało. Myślę, że tyle starczy. A powiem wam jeszcze taką zajawkę małą. Jak dobrze pójdzie, to niebawem jeszcze jedna. A vis-a-vita na bestialskich półkach. Tutaj mamy pięknego ptasznika, Avicularia purpurea. Nie wiem, czy będzie nam chciała tutaj zjeść teraz. Fajnie by było. No pewnie. Ale nie uciekaj nam tam na dół, robaczku. Pokaż się tutaj. Poradziła sobie elegancko. Jeszcze by sobie tutaj wyszło gdzieś na wierzch bardziej. Zdecydowanie lepiej widać. No, dobra. Przecież tutaj starczy. Aha, pięknie. Widzimy, co pampuch, to troszkę inne ubarwienie. Ten ma akurat troszkę ciemniejszy karapaks. Widzimy po odwłoku, że ma bardzo duże jeszcze zapasy miejsca na jedzenie. Więc w najbliższym czasie troszeczkę go dofutrujemy. O tak. Nie będzie u mnie pampuch głodny na hodowli chodził, no nie? Myślę, że nie. Wkładamy tutaj tego dziada. Turek jeszcze gdzieś tam nerwowo rusza czułkami, ale niewiele mu to pomoże. A my lecimy dalej. Dobra. Teraz sobie tutaj uzupełniliśmy troszkę torfu. Daliśmy miseczkę. Co to będzie za pajączek? Sztirmi. Czyli taki nerwusek z włoskami parzącymi typu trzeciego, więc tam nie podchodź z tamtej strony, z tej strony mi stań. Bo jakby sobie tak poleciała, to w tamtą stronę, wiesz? A wolałbym, żeby nie poleciała w twoją stronę, bo ona jest taka dosyć nerwowa. To jest taki nerwusek nasz. Mówiłem, że
jest to nerwusek. Ale będzie miała tutaj teraz wodopój i wszystko tak jak należy, tak? Może jeszcze zaraz jej spróbujemy dać coś do papu. Jej, to jest on, niestety, samcu. No ale co zrobimy? Samce też są potrzebne w świecie pajączków, prawda? Żeby były małe. Oj, jeszcze jedna wylineczka i ona leci normalnie do takiego pudełeczka już. 30 na 40 już ją dajemy, nie będziemy tu nic, żadnych pośredniaków stosować. Myślę, że będzie ok. No dokładnie, do takich pampusiowych pójdzie gdzieś tam do góry. Dobra. Zaraz jej damy jeszcze jakiegoś karaczanka. Dobra, teraz jeszcze spróbujemy sobie nakarmić tego gagatka. Coś ta dubia nie chce. Iść w szpony. Ale raczej pająk nie chce. Pająk nie chce papu, tak? Bo ona podchodzi mu pod nogi, a on nie chce. O! Mam nadzieję, że nie wyjdzie. Nie, no to tutaj to. Nie chcę powtórzyć spacerku po kanapie. Nie, ta nie spacerowała akurat. Jak nie będzie jadno, to trudno. To jest nerwusek. Czy nie nerwusek, no to jest... Wiesz, już tydzień ponad od wylinki minął, ale jeszcze nam nie chce jeść. No cóż, nie ma obowiązku jeść, prawda? Bo może nie, po prostu nie jest głodny. Wracaj tam na swoje woście. To musimy wyciągnąć, nie będziemy tu trzymać dubi, jeżeli nie zostanie zjedzona. To się nam później zakopie i tyle z tego będzie interesu. Troszkę ją tu jeszcze będzie, podniesiemy, przybliżymy. Jak będzie linieć, to może coś pękowi zrobić. Tu już się pojawiło na ciałku sporo takich różowych włosków. Co to daje takiego ciekawego kolorku pajączkom? Już nie jest taki nudny szarak jak był. Coś nam tutaj drgnęło w tej tematyce. No na razie damy jej spokój, na pewno zje nie raz jeszcze. Tutaj mamy pajączka Tapinohenius rusti. Może uda mi się go wreszcie wypłoszyć, żebyście go zobaczyli. Tu idzie. No widzicie. Tyle nam się udało nagrać tej rusti pilnej. Już się taka pochowana tam. No trudno. Piękne pajączki, ale ciężkie do nagrywania, tyle wam powiem. Widzicie po tym oplocie. No i lecimy dalej. Tutaj mamy cacuszko, ona z Jelinotyle megatyloides. O proszę. Piękne, szybkie, zdecydowane polowanie. Jakieś pytania? Chyba nie. Spójrzcie tylko na te olbrzymie kądziołki przędne, bo naprawdę są mocarne. Myślę, że tyle starczy i lecimy dalej.
niestety brała poradki wersji PES. Nie była zainteresowana jedzonkiem. No ale może kiedyś będzie. Tutaj nam wlazła na ściankę. To nasza mała księżniczka. Lecimy dalej. No, spójrzmy tutaj na Pamphopoeteus mascara, który jest, można powiedzieć, świeżo po walince. Jeszcze nie była karmiona. Teraz jeszcze jej wywalimy tą walineczkę. Spójrzcie. No, na żywo na pewno dużo lepiej wygląda. Jednak optyka w tych telefonach pozostawia sporo do życzenia, nie? Co wywalamy? Na swoją welinkę polujesz, dziadu? O. No dobra. Widzicie, jakie to żarłoczne. Chyba jest tylko jeden sposób, aby poskromić ten wilczy apetyt. Wiecie już, o czym mówię? O, dobra, dodamy sobie jeszcze światełko jedno. Proszę. Te cielaki zawsze żerą. Naprawdę, powiem wam. To są takie pochłaniacze owadów, że to jest po prostu dramat. Jest moja ślicznotka. Pamphopoeteus mascara. Robi wrażenie, co? Śliczna jest. Powiem wam jeszcze tutaj, tak specjalnie przejadę troszkę na włóczek, coś wam pokażę. Co to przyłożymy tutaj obok, żeby mieć odzwierciedlenie w podobnej płaszczyźnie. No, mamy tutaj około 6-7 cm DC. Tak jak sobie tutaj przykładam, około 6-7 cm, więc zaczyna nam się tutaj robić pani kluseczka. Bardzo dobrze. Myślę, że tyle starczy. I lecimy dalej. A postanowiłem jeszcze takie króciutkie ujęcie zrobić z bliższa. To by ładniej to wszystko uchwycić. Zrobię sobie jeszcze za chwilkę parę zdjęć. Coś pewnie na Insta wrzucimy. No i co? Lecimy dalej, nie? Tutaj mamy Brachypelmę Emilię, która jest jeszcze nie karmiona po wylince. O proszę, moja śliczna Emilka upolowała samca dubia. Dzisiaj ostatnio zaraz po wylince się nie udało nic nakarmić. Ale to potwierdza tylko regułę, że pająk zje tylko wtedy, jak będzie chciał. Nikt go do niczego nie zmusi.
Tu macie jeszcze porównanie do mojej ręki, wiadomo, nie jest jakiś olbrzym. Druga kwestia, DC. No, około 5 cm DC mamy tutaj. Ale Emilia i Classy to według mnie są jedne z ładniejszych braszy. No jeszcze Tritocad Vagans jest jeden z moich faworytów, bo są naprawdę, no uwielbiam ciemne takie pająki kontrastowe. Bardzo mi się podobają. Tu myślę, że tyle starczy. Emilka, jak sobie podje takiego Karaczana, to na pewno nie będzie głodna, a my lecimy dalej. Tutaj jest samiczka Tritocad Vagans. Spójrzcie tylko, jaki syf ona mi tutaj zrobiła. Pylinkę częściej przemuciła, no bo jakże. Trzeba to troszkę powybierać. 2 godziny później. Nie mogłaś zostawić tej pylinki w całości, prawda? No proszę, na to wychodzi, że Vagans również nam wyliniała. Już się stawiasz, cholero? Myślę, że tyle starczy. O. Spójrzcie tylko na ten piękny czarny jak węgiel Carapax. To jest to, co wam mówiłem, dlatego właśnie Vagansy uwielbiam. Jeszcze ten kontrastowy ciemny odwłok, ale porośnięty mnóstwem czerwonych włosków. No mi one się szalenie podobają. No, na razie nie będę jej karmił, bo w zeszłym tygodniu nie chciała nam jeść. Teraz już wiemy czemu, bo wyliniała. No niestety. Nie chciałbym jej tutaj jakoś specjalnie stresować, tylko na potrzeby filmu. Zwłaszcza, że nie wiem, kiedy ona dokładnie wyliniała. Natomiast skoro już tak przemuciła tą wylinkę, to myślę, że nie jest już to tak bezpośrednio po wylince. Chciałem wam ją pokazać chociaż na chwilkę w całej okazałości. Oczywiście zaraz oddamy jej domeczek. Spójrzcie tylko, jak się fajnie błyszczy. Widzicie? Znaczy, że ona nie jest śliczna. No jest. Troszkę to skupimy jeszcze ostrość na niej. O, to są te czerwone włoski na odwłoku, które pięknie kontrastują z resztą. Teraz jeszcze tutaj przyłożę jedną rzecz. Linieczka. Ile ty masz? Też piątalek. Około 5 cm DC. Tutaj nam się jeszcze ustawiła. Bardzo fajnie to wszystko widać. Już nie mogę się doczekać, jak Kalembergi urośnie, Baumgarteni i jeszcze parę innych cacuszek. Ale o nich nie bawię. Myślę, że tyle starczy, co? Lecimy dalej. Jeszcze te kubska wywalimy. Takie króciutkie ujęcie z bliska. Bardzo fajnie się teraz ustawiła. Może spróbujemy jakieś zdjątko jeszcze zrobić. I lecimy. Tutaj mamy
Nymphobeteus vespertinus, którego spróbujemy nakarmić kieraczanem dubia. Oho, co za spektakl. Jak widzicie, zapewne tutaj nogi już się zaczynają mocno świecić, więc potwierdzają się nasze scenariusze odnośnie samca. Więc jeszcze troszkę się nim nacieszymy, a jak będzie już starszy, to myślę, że puścimy go w obieg, bo szkoda, żeby się tutaj marnował, bo póki co samiczki na dopuszczenie nie posiada. Barwienie mają naprawdę cudne. No, dubia większych szans tutaj nie miała. Zbyt dużo do gadania nie było. No tak, teraz podbija mu troszkę zadek do góry. Utrudnia nam to troszkę nagrywanie. O, dobra, z tej strony teraz go chwycimy. On tak, takie różowo-pomarańczowe, tak się mieni kolorami, naprawdę ciężko to opisać. Wiecie, co wam powiem? Musicie sobie kupić na żywo go obejrzeć, bo naprawdę piękne stworzenie, przepiękne. O, jeszcze teraz jak pod takim kątem, to znowuż jakieś takie fioletowawe odbłyski na goleniach. Znaczy nie na goleniach, na udach, femurki. Takie złoto, fioletowo, pomarańczowe, karapak się mieni takim pomarańczowym, wchodzącym w róż. No nie wiem, co to z tego wyjdzie, nie pamiętam akurat, bo wiem, że generalnie pampuchy są przepiękne, jeżeli chodzi o samce, natomiast ten akurat gatunek, no muszę sobie odświeżyć, jak on będzie wyglądał, bo na pewno jest nie jedno zdjęcie na jego temat. A więc jest to Nymphobeteus vespertinus i dajemy mu spokój, no nie? Lecimy dalej. Tutaj mamy pajączka Eupalaestrus campestratus. Dobra, przybliżmy sobie jeszcze tego gagatka. Jak widzimy, upalował sobie ładnie. Myślę, że tyle wystarczy. O, tam jest jeszcze ta nieszczęsna dubia pod spodem. Dobra, tyle starczy. Zasuwamy dalej, bo dzisiaj mamy sporo do zrobienia. Tutaj mamy pajączka Hylobrachys fimbriatus. I jak się domyślacie, spróbujemy go nakarmić karaczankiem. Chciałbym, żeby tym razem wylazł nam tutaj w pełni. Mamy tutaj kilka wyjść. Chcę pilnować, którędy on wyjdzie. No nie by było, bo wcześniej widziałem, że siedział sobie na zewnątrz. I tak sobie pomyślałem, że może by tak coś zjadł na wizji, nie? Oho! Coś nam tutaj zaczęło. Ktoś nas to straszy. Widzicie? Patrzcie. O ty pieronie. To jest właśnie wdzięczność pająka za jedzenie. O ty dziadu, ale wścieklizna jest, nie? Widzieliście to?
tutaj mamy Ceratogyrus marszali. Też wam chciałem pokazać, jak bardzo mnie lubi. Normalnie. Słyszycie, jak stryduluje? Co za przyjemniaczek. Ja cię kręcę. Pomyślisz, że on jest, wiecie ile? A tak, ze 4 cm od wylotu z tego pudełeczka. Bomba. Ale wreszcie nam się udało nagrać strydulację. Nie muszę wam chyba mówić, że paluchów nie zamierzam tam wsadzać. Dobra. Lecimy dalej. Tutaj mamy kolejnego przyjemniaczka. Ceratogyrus darlingi. To akurat jest już samczyk, z tego co kojarzę. U marszali, no to mamy dorodną samiczkę, bez dwóch zdań. Tu mamy samca. Ciekawe, zje czy też będzie wścieklizna? Jak myślicie? Oho, kurczę, ale wyskoczył. Dobrze, będzie to roztropne. Podniesiemy go sobie tutaj troszkę. O tak. Jest tu nasz bąbelek, który ślicznie zaatakował. No haków jeszcze nie ma. Spróbuję sobie tutaj jeszcze zrobić za chwilkę parę ujęć, ale żeby na Insta było co wam rzucić na zabicie czasu. O, spójrzcie na te helicerki. Ajajaj. Widzicie? To jest zło w czystej postaci, ja wam mówię. A w takie rzeczy należy wierzyć na słowo. Nigdy nie próbować na swojej skórze. Zwłaszcza, że suche ukąszenia u takich afrykańskich bestyjek zdarzają się niestety rzadko. Dobra, tyle starczy. Jeszcze wyszedł nasz bąbelek, więc postanowiłem wam go jeszcze na chwilkę pokazać troszkę innej perspektywy, od tak zwanej D strony. I teraz myślę, że już mamy nagranie kompletne, tak jak bym chciał. Do zobaczenia wkrótce w następnym odcinku. Hej!